butach to jest pierwszy kiedykolwiek spin-off od Shreka. Jak wiemy, kot w butach jest super epickim kotem. I oto moja recenzja razem z Ritezem Kota w butach 1 z roku 2011. O, w 10 minut. Na raz, dwa, trzy i... Zaczynamy film od tego, że leży sobie jakiś gość. Oś, a kot w butach sobie ucieka. Ten gość oś próbował go zabić. Ej, o tu kocie w butach! Nie, na raz... Pit! Kiedyś siebie jeszcze złapę, Chupacabro! Kot w butach, ach, uciekał, aż wreszcie było święto ognia. Uhu, święto ognia. Następnie poszedł do mlecznego baru. Goście z niego szydzieli, poprosił mleko i wypił. Dziękuję. Następnie jeden z gości zauważył, że ktoś chce, że on jest poszukiwany. Więc walnął tego gościa, bo próbował go zniszczyć i rozwalił barmana. Wow. Następnie gość zaczął opowiadać butowi o tym. Pokaż mu złote ja. Nie mam mowy. Co? Nic. Następnie dowiedział się o tych fasolkach i pobiegł. Kot w butach poszedł okraść Jackie Jill. Dokładniej Jacka, który miał fasolki w łapy, bo się wkradli do hotelu. Zaczęli gadać o dzieciach, a tutaj dom. Bum, kolejny kot. Nie wiadomo, czy to chłopak, czy dziewczyna. Dowiecie się za chwilę. No i próbują okraść. No i zaczęli się na siebie walczyć. I wtedy Jack, Jack i Jill próbowali ich zniszczyć, więc musieli uciekać. A kot w butach rozwalił 50 rzeczy w tamtej scenie. Ona wpadła do imprezy. Ona, nie wiadomo. To coś po prostu. A kot w butach za nią. Nim, czymś, nie wiem. A okazało się, że dzisiaj jest taneczny wtorek, więc koty zaczęły dawać bit. Jak widzicie, nie mam dużo pszczołków kotów. A wreszcie pochlapano kotowi w butach buta, więc... Bet! To okazało się, że była dziewczyna. I w kot zrobił... Więc następnie kot w butach zaczął... Potem pobiegł za nią. Jak wszedł, poczuł coś śniadanowego. Humpty Alexander Dumpty. Przepraszam, że cię wrobię w okradanie banku. Jomie. Ja ciebie zabij! I następnie mamy półtora plotu, który pomija cały film. Inaczej mówiąc, Humpty Dumpty i ukradł złotą gęś. Cała ekipa ukradła złotą. Tak, jak widzicie, muszę z czymś pracować. Następnie kot w butach został pokonany przez Jack i Jill. I został zostawiony. Potem poszedł sobie Humpty Dumpty do San Ricardo, a koci łapka z nim. Następnie San Ricardo zostało atakowane, kot w butach zaczął kompletnie rozwalać wszystko i koniec filmu. Szczerze mówiąc, film naprawdę dobry. Jak na pierwszy kiedykolwiek spin-off był dobry. Okej, teraz jak widzicie, mamy tą część, o której będziemy gadać, czy ocenianie filmu. Szczerze mówiąc, historia trochę jest przedłużona. Jest za bardzo długa według mnie, a według ciebie, Rites? No, trochę. Trochę przedłużenie tej historii złotą kaczką mógł być nawet samym serialem, który dostaliśmy. I opowiem go w minutę. Na raz, dwa, trzy i go. Więc kot buta, obranie kocice. Kocica pokazuje, niechcący idzie za tą kocicą. On mi znajduje tajemnicze miasto, które blokada się niszczy. Kot buta w takim razie musi bronić ludzi od złoli. To jest cały serial. Przygody kota w butach. Rites go nie oglądał. To jest jeden z najgorszych seriali, jaki widziałem. Ja go oglądałem. Jest okej, nie jest najgorszy. A teraz wracając do filmu. Jaka jest twoja ulubiona postać, Rites? No, kot w butach. No, wiadomo. Z tym małym nożykiem.
Ale on nie ma na razie małego nożyka w jedynce. To kto? Poza kotem w butach. Kot w butach. Poza kotem w butach. Tak, kocie łapka. Kocie łapka? Błagam po kocie łapkę. Yeah! Niestety nie wzięliśmy figurki kocie łapki. Wow. Szczerze mówiąc, cieszę się, że na samym końcu Humpty Dumpty okazał się być jajkiem. Z tym wielkim, a takim ogromnej gęsi. Okazał się złotym jajkiem, a potem się odrodził. Wow. Great. Great storytelling. Tak, specjalnie wam skróciliśmy film, żebyście zrozumieli, o czym gadamy. Wiecie, macie takie streszczenie. Tylko lepiej, żebyście oglądali cały film, bo nie powiedzieliśmy na przykład o jakimś tam karawanie, o przeszłości kota w butach, dlatego że to jest nudne. Co nie, Rites? No. No więc teraz, jak oceniamy film? Możemy dać głowę Shreka z 5, możemy dać 3 oceny. 5 głów Shreka jako film śmieszność, 5 głów kota w butach, czyli ocenianie filmu z jego wyglądu animacji i 5 stopni z opowiadania historii. Ja daję 5 głów Shreka, 5 głów kota w butach i finalnie 3 głowy osła. A ty? No, 3 głowy Shreka. Naprawdę nie jest taki śmieszny? I 5 głów kota w butach. A jeszcze osła, że jako mówienie historii. No, też 5. Okej. Czyli technicznie mamy podobne oceny. Tylko, że uważam, że ja uważam, że ten film jest śmieszniejszy, ale opowiadanie historii jest trochę przedłużone. Okej, dziękuję. Szczerze mówiąc, miał to być 10-minutowy film, no ale nie mamy za dużo do gadania o tym filmie. Nara.